Kolejna ważna postać, kolega Andrzej Kwatrynuk, prezes Stowarzyszenia Zawodni, kapitalna dusza, która potrafi przy sobie zjednywać tylko dobrych ludzi. A ja chciałbym serdecznie zaprosić kolegę Andrzeja Ręcza. Kolejny głos, który zawsze się pojawia. Specjalne jubileuszowe wydanie monografii Polskiego Związku Motorowego. Z pewnością będzie. Chciałbym serdecznie zaprosić kolegę Piotra Kunca. Bardzo przyjazne środowisko motocyklowe. Wielkie gratulacje. Super było. Także w 12 roku mamy tytuł mistrza Polski i od razu, panie Piotrze, wręczymy też za trzecie miejsce mistrzostwa Polski w rajdach enduro klasyfikacji klubowej. Na 18 zespołów nasze stowarzyszenie Javier Racing Team Motorem zdobyło trzecie miejsce. I również trzecie miejsce zajęliśmy w klasyfikacji sponsorskiej. I teraz przejdziemy już do zawodników. Tytuł drugiego wicemistrza Super Enduro zdobył Patryk Kuleszą. W Komitecie Olimpijskim w Warszawie w grudniu 2019. Tutaj, proszę Państwa, mam wymienienie zawodników, których niestety nie ma, bo są na obozie we Włoszech i w Hiszpanii, jak mam informację. Tak, Aleksander Korkowski, trzecie miejsce mistrzostwa Polski Super Enduro. Jego ojciec, Mieszko Korkowski, pierwsze miejsce Super Enduro w klasie Master. I Paweł Sawicki. Obaj, to wszyscy są zawodnicy Javier Racing Team Opole, który zajął pierwsze miejsce w klasie E2, E3. Też nie widzę, nie słyszę. Test jest na obozie. Oczywiście sportowym. I mamy kolejnego przedstawiciela Javier Racing Team Opole, który wywalczył tytuł mistrza Polski. To Kuba Kowalski, który też przybywa na obozie we Włoszech. Mistrzostwo Polski zdobył w klasie 85 cm sześciennych. W tej klasie też chciałem powiedzieć, że nie trzech startowało czterech, tylko startowało 48 zawodników. Także tutaj było co walczyć, no i on wywalczył tytuł mistrza Polski. I proszę Państwa, w rajdach enduro trzecie miejsce, czyli tytuł drugiego wicemistrza Polski w rajdach enduro wywalczył Patryk Kuleszo, którego tutaj widzimy, który swoje osiągnięcia sportowe w roku 2019 Górna Komisja Sportu Motocyklowego w Warszawie powołała go do kadry narodowej. Także będzie reprezentował nasz kraj. Opole oczywiście Javi, no i nasz na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. Chciałem Państwu powiedzieć, naprawdę kolega Andrzej Kwatrynuk, naprawdę dobrą robotę. Nie dość, że jest kochającym mężem, wspaniałym przedsiębiorcą, proszę Państwa, potrafi tak ułożyć klocki z zawodnikami, że każdy jest zadowolony i do nas się wszyscy garną. Mamy tylu zawodników, tu jak będzie czas, oni podlecie, to mogę wymienić wszystkich zawodników, będzie trwało bardzo długo do kolacji. Natomiast to chyba zawsze następnych 7000. I jeszcze kończymy enduro. Kolegom bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o Groskantry, pierwsze miejsce w klasie E2, czyli motocykle powyżej 250 cm sześciennych, zajął reprezentant Javier Racing Team Opole, Rafał Szymański. Panie prezesie, proszę odebrać i proszę wyciągnąć konsekwencje po premii.
że nie ma zawodnika. Ale kilku zawodników, o których powiem za chwileczkę, też nie ma, ponieważ są na obozie przygotowawczym do sezonu, bo sezon tuż u nas w miesiącu marcu już pierwsza impreza, czy pierwsze zawody, impreza to po 20. I tak, i teraz również zapraszam naszą dziewczynę, Ladies, to jest taka klasa, która zajęła pierwsze miejsce, reprezentantka Stowarzyszenia Harley Racing Team Opole, Weronika Duraj. Najlepsza dziewczynka z tym którego twórcą był przeciw kolega Maciej Brabada. Wielkie brawa dla Państwa. Krótko mówiąc, leje chłopców. Nie tylko nie tylko ile ma lat. Zresztą to widać, piękna młoda dziewczyna, ma bardzo duże zdjęcie. Jakoś to se radzi. Ale mieliśmy za to w Kędzierzynie Koźlu, gdzie mistrzostwa Europy, mieliśmy wspaniały tor, ale też był tor nie ma toru. I proszę koleżanek i kolegów, właśnie Kamil Gradowski, Państwa, jeden z najlepszych zawodników w swojej kategorii, wicemistrz Polski i też za swoje osiągnięcia został powołany do kadry narodowej. Też jest na obozie, wiem. I kolejny zawodnik, reprezentant Harley Racing Team Opole, pierwsze miejsce w klasie Easy Car 60 to Oliver Parulski. Też go nie ma? I mistrz Czech. Tak jest, Bertons, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na zakończenie, ale mogę swoją mowę zakończyć, chciałem przypomnieć, znaczy przypomnieć, powiedzieć Państwu, bo tak nie spotykamy się często, że po 10 latach, w bieżącym roku, Opolszczyzna, Okręg Opolski, a konkretnie Prudnik, będzie organizatorem rundy mistrzostw Polski Lightach Enduro, także w miesiącu maju i również w miesiącu kwietniu, że dobrze pamiętam, prezesie, mistrzostwa Polski na naszym terenie w Jarnątówku, wspaniały teren, konfiguracja terenu w czerwcu, tak? Mistrzostwa Polski w Prialu, czyli w rajdach obserwowanych. Bardzo dziękuję za przedstawienie najlepszych zawodników 2019.